Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy studiowali kolejną, 12. lekcję biblijną zatytułowaną Antychryst. Tekst pamięciowy. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, nim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Myśl przewodnia. Korygując błędną teologię Tesaloniczan w kwestii wydarzeń czasów końca, Paweł ujawnia prawdę o zwiedzeniach w czasach ostatecznych. Pośród słów wsparcia i napominania apostoł napisał o wydarzeniach czasów końca, w tym przede wszystkim o największym i najważniejszym z tych wydarzeń, powtórnym przyjściu Jezusa. Jednak w lekcji tego tygodnia, choć nadal studiujemy to, co Paweł napisał o końcu świata, nacisk został położony na nieco inne zagadnienia niż wcześniej. Z jednej strony autor listu przekazał Tesaloniczanom szczegóły tego zagadnienia, gdy był wśród nich osobiście. Z drugiej strony cel przyświęcający przypomnieniu tego zagadnienia miał charakter duszpasterski. Paweł pragnął ich uspokoić i przekonać, iż powinni cierpliwie czekać na wydarzenia czasów końca, a także ostrzegał ich przed fałszywymi poglądami w tej kwestii. Początek fragmentu listu w tym tygodniu zawiera kilka greckich słów i pojęć, które sięgają wstecz do 4 rozdziału pierwszego listu. Są to takie wyrażenia jak przyjście Pana, spotkanie i dzień Pański. W pewnym stopniu to także będziemy studiowali w tym tygodniu. Jest wyjaśnieniem tego, co apostoł wcześniej napisał do Tesaloniczan. W swoim drugim liście przypomniał inne prawdy, które także i my powinniśmy dobrze zrozumieć. Część na niedzielę, problem. Jakie zagadnienie poruszył Paweł w drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan? Czy zawarte w nim stwierdzenia są aktualne dla nas obecnie? W jakim sensie stoimy wobec podobnych wyzwań w kwestii wydarzeń czasów końca? Wyznaczanie dat, szerzenie błędnych poglądów i tym podobnych, choć żyjemy w innym okresie historycznym. Z jakimi trendami, zjawiskami podobnymi do tych, z którymi borykali się Tesaloniczanie, mamy do czynienia obecnie? Drugi list, drugi rozdział, wiersz od 1 do 3. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, nim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. W tym fragmencie listu nie ma jednoznacznego dowodu, że zbór w Tesaloniczce otwarcie wyrażał wątpliwości co do powtórnego przyjścia Jezusa. Paweł dostrzegł problem i odniósł się do niego. Pojęcie spotkania naszego z nim nawiązuje do tego, co apostoł napisał w poprzednim liście. W tym fragmencie listu słowa Pawła są echem ostrzeżenia wypowiedzianego przez samego Jezusa. Tesaloniczanie szybko dali się wpędzić w niepewność wskutek sprzecznych informacji, które przyjęli krótko po tym, jak apostoł napisał do nich pierwszy list. Autor listu nie określa precyzyjne źródła tej niepewności. Być może nawet sam nie do końca je znał. Mówiąc o wyroczniach czy duchu, prawdopodobnie nawiązuje do proroczego nauczania pochodzącego albo od fałszywego proroka, albo wynikające z niezrozumienia poprzedniego listu Pawła. Drugie możliwe źródło to mowa,
czyjaś nauka przekazywana z ust do ust pomiędzy wyznawcami. Mówiąc o liście rzekomo przez nas napisanym, apostoł ma na myśl listy fałszywe, napisane pod jego imieniem, albo błędne kopie jednego z samych autentycznych listów. Bez względu na to, jak bacznie pastor czuwa nad zborem, fałszywe poglądy mogą na różne sposoby przedostawać się do szeregowych wyznawców i zapuszczać korzenie we wspólnocie. Łatwiej jest przyjąć niesprawdzone doniesienia czy plotki, niż osobiście studiować starannie Pismo Święte. Czasem nawet nowe poglądy mogą się wydawać w pewnym stopniu zbieżne z Biblią, ale nierzadko bywają promowane obok autentycznej biblijnej nauki. Wydaje się, że tak właśnie było w Tesalonice. Adresaci tego listu wiele wiedzieli o powtórnym przyjściu Jezusa i wydarzeniach je poprzedzających. Jednak wygląda na to, że podkreślali skrajne stanowisko, nie zachowując właściwej i zrównoważonej perspektywy. Nie przyjęli ostrzeżenia Chrystusa przed nadmiernym zainteresowaniem znakami Jego powtórnego przyjścia. Wskutek tego, jak dowiadujemy się z 4 rozdziału 13-15, narzekali, że powtórne przyjście Zbawiciela opóźnia się. Z drugiego listu Pawła wynika, że niektórzy z nich doszli do wniosku, iż wydarzenia czasów końca już rozpoczęły się. Dziękuję.